Franciszek, tak, to najbardziej znana postać dawnych Bieńczyc. Jego okazały dom zachował się do dziś u wylotu ulicy Cienistej. Jest to dom dwukondygnacyjny, bowiem przed I wojną światową dom ten został nadbudowany, by u góry stworzyć halę Sokoła, towarzystwa gimnastycznego, które było właśnie taką tajną podchorążówką szykującą młodzież do przyszłej wojny. Franciszek tak był wybitnym działaczem ludowym, ale sławę przyniosło mu wesele Stanisława Wyspiańskiego, jego bliskiego przyjaciela. Został on tam sportretowany, te słynne słowa, że ptak ptakowi niejednaki i wcześniejsza mowa o wyborze Franciszka Ptaka na posła Sejmu Galicyjskiego spowodowała, że Franciszek Ptak na zawsze zostanie w naszej pamięci. Przede wszystkim zaś wielką zasługą Franciszka Ptaka było zorganizowanie olbrzymiego korowodu etnograficznego, który przeszedł przed Franciszkiem Józefem. W 1908 roku przypadało 60-lecie panowania tego monarchy i wszystkie kraje jego państwa prezentowały się w postaci takich jakby orszaków weselnych. Do Wiednia pojechało aż 500 chłopów. Banderia wypadła tak wspaniale, że siedzący na trybunach generałowie austriaccy byli święcie przekonani, że nie są to zwykli chłopi, tylko przebrani w chłopskie stroje kawalerzyści. Franciszek Ptak był nie tylko działaczem ludowym, ale także gospodarczym. Prowadził kasę Stefczyka. Był bardzo zamożnym gospodarzem, sponsorował wiele różnych imprez, które odbywały się w Bieńczycach. Prowadził też znaną karczmę. Do tej karczmy jako rekrut zachodził młody Wincenty Witos, który swoją służbę wojskową odbywał w forcie Krzesławice. I on także w swoich dziełach zostawił nam portret Franciszka Ptaka.